siusto, aż do dnia, gdy w objęcia mała Liza wzięła go. Teraz ma przytulny dom, niby we śnie, i czułą opiekunkę na dobre i na złe. Sztruksik to przyjaciel nasz, radosny co dnia. Sztruksik to przyjaciel nasz i każdy go zna. Sztruksik to przyjaciel nasz, milutki, świeży miś. Mógłbyś z nim nie jeden raz na koniec świata iść. Sztruksik to przyjaciel nasz. Sztruksik. Znalezione, niekradzione. I mamy jeden do jednego. To się zaraz zmieni. Twój serw. Ojej! Brawo, Mopi. Zaczekaj, poszukam jej. Gdzie ona się podziała? Dziękuję! O! I co, znalazłaś piłeczkę? Tak, a właściwie kogoś, kto ją znalazł za nas. Ale fajny! Wyszedł zza tych kontenerów. Patrz, ma na obroży jakiś znaczek. Pewnie wabi się junior. Ciekawe, do kogo on należy. Zareagował na swoje imię. Ojej, idzie za mną. Jaki on jest słodki. Ej, wiem, do kogo on należy, Lizo. Do kogo? Do ciebie. Mówi się znalezione, niekradzione. Skoro go znalazłaś, to należy do ciebie. To znaczy, że jesteś mój. Nawet ci się nie śniło, że w dzisiejszym meczu wygrasz taką nagrodę. Mopi! Pamiętaj, że za 15 minut masz lekcję skrzypiec. Idę, tato, już idę. Muszę iść. A ty zostajesz? My też idziemy do domu. Nie bój się, to tylko moja mama odkurza. Poznacie się, kiedy skończy sprzątanie. Chodź, pokażę ci mój pokój. O! A? Oto przed wami piesek junior. Junior to są miś Sztruksik, myszka Rozeta oraz konik. Żywy szczeniak! Ach, Lizo, co za rozkoszny piesek! Petit chien! Ale on nie gryzie, prawda? Wyłącznie liże, koniku. Och, to łaskocze! Ej, kotku, poznaj naszego szczeniaka. Nie przejmuj się, junior. Kotek po prostu musi się do ciebie przyzwyczaić. W końcu on jest kotem, a ty psem. Chodź, junior, ja się z tobą pobawię. Goni mnie! To ten piesek jest nasz? Aha! Znalazłam go, a znalezione to nie kradzione. Niczego więcej misiowi do szczęścia nie potrzeba. Och, ta psinka ma śliczny ogonek, a potrafisz nim machać tak szybko jak i ja? Podoba ci się? Może on jest tresowany? Zobaczymy. Uważaj, junior, siad. Nie, junior, to było turlanie. Junior, do mnie. On chyba jednak nie był tresowany. Zobacz, junior, tak się robi siad. Och, widać, że on nie potrafi jeszcze siadać. Nic nie szkodzi. A może my go nauczymy różnych psich sztuczek, co? A teraz, panie
i panowie, Liza i jej niezwykły piesek Junior. Przedstawiam państwu niezwykłego pieska Juniora, który wykonuje wszystkie polecenia. Junior, siad! Turlaj się! Szczekaj! A teraz niezwykły piesek Junior przeskoczy przez tę obręcz. Jesteś gotowy? Skacz! A teraz Liza i jej niezwykły pies pokażą swój najtrudniejszy numer z dzielnym konikiem i zwinną Rozetą! Zobaczycie, że on się nauczy wszystkiego, co robią pieski. Może umie chociaż przynosić kapcie. Potrafisz to, Junior? A? O co ci chodzi? Lizo, lepiej naucz swojego pieska odróżniać rzeczy od zwierząt. Ja nie jestem kapciem. Lizo, zbierz zabawki, bo chciałabym... Jedna z zabawek ma ruchomy ogonek? Można wiedzieć, skąd się tu wziąłeś? On się wabi Junior. Mamo, możemy go u nas zatrzymać? On jest dobry, mądry, dobrze wychowany, malutki, więc niewiele będzie jadł i taki cichutki, że nawet nie będziesz wiedziała, że w naszym domu jest pies. O! Nie szczekaj, Junior. Powiedziałam, że jesteś cichutki. Cichutki to on na pewno nie jest, ale z pewnością jest uroczy. A teraz, kochanie, chodź do kuchni na podwieczorek. Ty, piesku, również. Junior też dostanie mleko i herbatniki? Psy nie powinny jadać tego samego jedzenia, co ludzie, córeczko. Ale jestem pewna, że chce mu się pić. A teraz jeszcze raz cię zapytam, skąd masz tego psiaka? Znalazłam go za naszym blokiem. Był zupełnie sam i Mopi powiedział, że mogę go wziąć. Ale dlaczego Mopi uważał, że to jest słuszne? Znasz powiedzenie, znalezione to nie kradzione. Jeśli nie umiesz dbać o swoje zwierzę i zgubisz je, to ten, kto je znajdzie, bardziej zasługuje na to, żeby się nim opiekować. Fakt, że coś się znalazło, wcale jeszcze nie oznacza, że to coś jest naszą własnością, kochanie. Uważam, że powinnyśmy rozlepić w sąsiedztwie ogłoszenia o znalezieniu pieska. Ale mamo, przecież ja go znalazłam i zaopiekuję się nim o wiele lepiej niż jego poprzedni właściciel. Nie wątpię, że umiałabyś o niego zadbać, Lizo, podobnie jak dbasz o swojego Struksika. Ale czasami zdarzają się wypadki. Pamiętasz, jak ty kiedyś zgubiłaś Struksika? Tak. Znalazł go wtedy konduktor i zaniósł do biura rzeczy zaginionych. A jak byś się czuła, gdyby ten konduktor zatrzymał twojego Struksika dla siebie? Masz rację, mamo. Sprawdźmy jeszcze raz jego obroże. Na znaczku oprócz imienia powinien znajdować się numer identyfikacyjny. O proszę, jest nawet numer telefonu. Halo? Dzwonię do państwa, ponieważ znaleźliśmy małego pieska. A no właśnie. Proszę się nie martwić, zaraz pojawimy się z małym Juniorem. Słyszałaś? Odnalazł się właściciel. To sprzedawca z warzywniaka na naszej ulicy. Junior, wróciłeś! A ja się już o ciebie tak martwiłem! Bardzo dziękujemy za przyprowadzenie naszego psiaka. Nie ma za co. Mój syn wziął go rano do parku na spacer, a kiedy spuścił go ze smyczy, ten urwis uciekł i zniknął mu z oczu. Junior nie jest zbyt posłuszny. Kiedy mówisz do niego siad, on ucieka. Zupełnie jakby chciał zrobić na przekór i po swojemu. Tak. U nas też tak się zachowywał. Będę za tobą tęskniła. Ja też.
W jaki sposób moglibyśmy ci się odwdzięczyć za odprowadzenie pieska? Czy mogłabym go czasami odwiedzać? Ależ naturalnie. Jak chcesz, to moglibyśmy się razem zająć jego dresurą. Jasne, że chcę. To chodźmy do parku i zaczniemy lekcję od aportowania. Mogę z nim iść, mamo? Oczywiście, kochanie. Już idę! Widzisz, Sztruksiku, oddaliśmy znalezionego pieska, ale za to znaleźliśmy nowego przyjaciela. Czego więcej misiowi do szczęścia potrzeba? Książki z biblioteki. Już żółw miał skosztować pysznego jedzenia, gdy nagle z miski wyłonił się pająk Anansi. Anansi wynurzył głowę z zupy, do której wszedł nie po to, żeby się w niej utopić, ale żeby zepsuć żółwiowi ucztę. Wtedy Anansi zrozumiał, że jeśli zrobisz komuś psikusa, to musisz liczyć się z tym, że ten psikus może obrócić się przeciwko tobie. I to już koniec książki o Anansi i żółwiu. Dziękuję, to było piękne. Do widzenia, panie. Lubię te historie o pająku Anansi. Jest ich więcej? Ta pani mówiła, że jest ich cała seria. Chciałbym poznać wszystkie książki o Anansi. Ja też, ale nie wiem, gdzie ich szukać. Z lewej strony. Dziękuję, do widzenia. Już wiem, zapytam panią bibliotekarkę. Czy może mi pani pomóc? A o co chodzi? Gdzie mogę znaleźć książki o Anansi? Zaraz zajrzymy do katalogu. Widzisz? Najpierw wystukałam słowo Anansi. Teraz komputer znajdzie mi wszystkie książki z tym słowem. Ale dużo tych książek. Anansi i ognisko, Anansi i tygrys, Anansi i czarownica. Lubię tygrysy. Komputer informuje, że te książki są w dziale bajek, podań i legend. Zaprowadzę cię tam. Mamo, idziemy ze Sztruksikiem po książki. Te książki ułożone są alfabetycznie według tytułów. Wiesz, co to znaczy? Tak, znam alfabet i myślę, że tytuły zaczynające się na A znajdują się na początku półki, a te, które zaczynają się na Z, znajdują się na końcu półki. Doskonale! A ponieważ szukamy tytułu Anansi... To książki o Anansi powinny stać na samym początku. O, widzę tu pełno książek z Anansi w tytule. Dziękuję. Wybieraj, co chcesz. To Anansi i tygrys. A? Ojej. Ja też mogę pożyczyć książkę? Jasne. Ale jak? Wybierasz to, co ci się podoba i po prostu bierzesz. To proste. Znalazłam! To chyba jakaś śmieszna historia. Ma tytuł Klaun, który grał. Ty wybrałeś Złotowłosa i Trzy misie. Haha, Trzy misie. Idealne dla kogoś takiego jak ja. Trzymaj się mocno i nie pognieć tych książek. Widzę, że wybrałaś książkę Złotowłosa i Trzy misie. To dobra książka. Mogę wziąć jeszcze dwie? Wiesz, córeczko, chyba już czas, żebyś miała własną kartę biblioteczną. Własną? Ale to jest duża odpowiedzialność. Dasz sobie radę? Tak, bardzo lubię książki i potrafię o nie dbać. Pamiętaj, to nie są twoje książki, tylko pożyczone. A to znaczy, że musisz je zwrócić do biblioteki w dobrym stanie i w terminie. Rozumiem. Doskonale. Czy może pani wypisać Lizie kartę biblioteczną?
powiedział. W moim łóżeczku też ktoś spał. I jeszcze śpi. Wtedy Złotowłosa obudziła się i ujrzała trzy misie wpatrzone w nią ze zdziwieniem. Krzyknęła Złotowłosa, wyskoczyła z małego łóżeczka, podbiegła do drzwi i w popłochu uciekła do lasu. Tata Miś i mama Miś przelali po kilka łyżek swojej owsianki do miseczki synka i rodzinka zasiadła do śniadania. I wszystko skończyło się szczęśliwie. I koniec. Ej, ktoś zjadł moje ciasteczko. A, ciekawe, kto to zrobił? No właśnie, i ktoś wypił moje mleczko. Ledwie zostawił trochę na dnie. Zupełnie jak w Złotowłosej i Trzech Misiach. Albo w Czarnowłosej i Misiu Sztruksiku. Ojej, za twarde. O! O, to znowu jest za miękkie. W tym łóżku ktoś chyba dzisiaj spał. To łóżeczko jest w sam raz. Ojej, w tym łóżku też dzisiaj ktoś spał. Hej, ktoś śpi w moim łóżeczku. To pewnie Czarnowłosa. Pora już spać, córeczko. Dobranoc. Dobrze mi w moim własnym łóżeczku i cieszę się, że mam ciebie, Lizo. Ale kiedy czytasz mi książkę, to poznaję inne nowe miejsca i nowych przyjaciół. Tak, dlatego ja też lubię czytać. Dobranoc, Lizo. Dobranoc. Wow. Chciałabym dzisiaj wybrać się do biblioteki. Skończyłam już swoją książkę. Ja też. Świetnie. Po śniadaniu pójdziemy do biblioteki. Idę po książki. Proszę, Lizo. A gdzie Złotowłosa i Trzy Misie? Czytaliśmy tę książkę na dobranoc. Nie wiem. Musimy jej poszukać. Na biurku jej nie ma. Tutaj też nie. Szukaj dalej, ja sprawdzę w innych pokojach. Gdzie ona jest? Pozmywałam już po śniadaniu. Jestem gotowa do wyjścia, a ty? Co się stało, kochanie? Wypożyczyłam z biblioteki trzy książki, ale jedna z nich gdzieś się zgubiła. Wychodziłaś z nią na dwór, kochanie? Czytałam ją Sztruksikowi na dobranoc. To dokładnie poszukaj w swoim pokoju. Już szukałam. Gdzie ona może być? Już wszędzie szukaliśmy. Au! A co tu takiego twardego leży? Sztruksiku! Znalazłeś książkę! Hurra! Leżała tu sobie przez cały czas! Przespała się ze mną w łóżku. Całe szczęście, że się znalazła. Co by to było, gdybym ją zgubiła? Albo gdyby tak każdy zgubił wypożyczoną książkę. Ojej! Uff, lepiej, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Bardzo mi się podobały te książki. Przeczytałaś je wszystkie? Tak, i chcę pożyczyć kilka nowych. Oczywiście, bardzo proszę. Mogę jeszcze raz skorzystać z mojej karty? Po to ją właśnie masz. Idziemy.
co teraz wybierzesz? He, wesołe opowieści o misiach. I czego więcej misiowi do szczęścia potrzeba? Wersja polska Masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Anna Klimkiewicz, dźwięk Jakub Lenarczyk, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Monika Kwiatkowska, Brygida Turowska, Małgorzata Kaczmarska, Jonasz Tołopiło, Agata Gawrońska, Izabela Bukowska, Jerzy Mazur, Cezary Kwieciński i inni.